W ramach ostatniego, czwartego etapu jednego z największych przedsięwzięć ekologicznych w naszym mieście zostaną wybudowane blisko 3 km sieci ciepłowniczej. Realizacja tego zadania, którego wartość wynosi ponad 10 milionów złotych, rozpocznie się już wkrótce. Jest to największa inwestycja, którą do tej pory realizowaliśmy. Realizowaliśmy wiele inwestycji, ale nie tak dużych i nie w jednym czasie. Za tydzień będzie organizacja placu budowy na czwartym zadaniu. Trzy pozostałe są już w trakcie realizacji. Pierwsze zadanie od sierpnia zeszłego roku, drugie w listopadzie, trzecie na początku lutego i teraz czwarte początek marca. Trasa nowej sieci o długości 2620 metrów bieżących przebiegać będzie przez bytomskie tereny poprzemysłowe, a za jej wykonanie odpowiada konsorcjum dwóch firm. Przedsiębiorstwo specjalistyczne Energoterm spółka z o.o. oraz BTB, inżynieria, budownictwo, instalacje spółka z o.o. Jak zapewnia wykonawca, projekt zostanie zakończony w terminie i oddany do użytku pod koniec 2023 roku. Ten etap będzie realizowany w terenach leśnych, łąkach, polach, gdzie będą problemy z nawodnieniem tego terenu. Czyli będziemy musieli pracować w okresach suchych, czyli latem, lub też zatrudniać dodatkowych ludzi, dodatkowy sprzęt w celu odwodnienia tego terenu. Teraz rozpoczyna się niezwykle trudny okres wykonywania fizycznych prac w terenie. Tak jak usłyszeliśmy, będzie to trudne przedsięwzięcie, dlatego że trzeba będzie nowe sieci kłaść w terenie poprzemysłowym, w terenie pofałdowanym, w terenie bardzo trudnym, ale jesteśmy przekonani, że wykonawca, który podjął się tego zadania, jemu sprosta i w terminie prace wszystkie zostaną zakończone. Projekt planowany na lata 2020-2023 zakłada budowę łącznie ponad 9 km sieci ciepłowniczej, łączącej elektrociepłownię Fortum Miechowice z północnymi dzielnicami Zabrza, Helenką i Rokitnicą. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej na tych terenach. Wskutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia na Helence oraz kotłownia gazowa szczytowo-olejowa na Rokitnicy. Efektem projektu będzie znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a także spadek emisji gazów cieplarnianych i emisji pyłów. To kolejny krok w stronę ekologii w naszym mieście.